Hej, z tej strony Sompony i cóż, dzisiaj wyjątkowo nie w fandubbingu czy coverze. Ten film traktuję jako bardziej osobisty, taki można by to nazwać pamiętnik, żeby uczcić jedną wyjątkową kreskówkę, która od dłuższego czasu pojawia się na kanale. Mianowicie chodzi o Sovidom. I spytacie, czemu robię ten film? Jakby to ująć, Sovidom się kończy po 3 latach trwania serii. I to niby nic takiego, no bo każdy serial, każda kreskówka i praktycznie wszystko się kiedyś kończy, ale Sovidom jest wyjątkiem. Chcę wam dzisiaj powiedzieć, ile Sovidom dał mi osobiście, jak zarówno aktorsko, oraz jak się planuje przyszłość kanału po zakończeniu emisji serialu. Ale zacznijmy od początku. Sam serial odkryłam w 2021 w październiku. Zobaczyłam chyba moment Lumity z ich wspólnego tańca z 16 odcinka z pierwszego sezonu, myśląc, o, urocza parka, zobaczę o co chodzi. No i się zaczęło. Jeden odcinek, drugi, trzeci. Jednego dnia wciągnęłam cały sezon, siedząc przed komputerem, przeżywając chwilę radości, smutku, krzyków, płaczu. Praktycznie wszystko naraz. No ale nie było żadnych wieści o sezonie drugim. Wkręciłam się mocniej w Sovidom, zaczęłam szukać informacji na temat serialu, gdzie w końcu ukazała się informacja, że w 2022 będzie sezon drugi, jak zarówno chwilę później wyszedł pierwszy trailer. To był pierwszy projekt z tej serii na kanale i o Jezu, wspominam go wyśmienicie. Nie licząc tego, że patrząc na ten projekt dzisiaj, aktorsko nie zachwycam, to bawiłam się cudnie. Był on zrobiony w parę dni, ba, nawet do dzisiaj Evil mi wypomina, że wzięłam go na rolę Kinga przez reagi do tego właśnie dubbingu. I wiecie, stwierdziłam, że jeżeli ten dubbing się przyjął, bo jak na tamten moment, no przyjął się bardzo dobrze, to z sezonem drugim również będziemy robić dubbing. A patrząc na polski oficjalny dubbing i po waszych komentarzach, no raczej się zgadzamy w większości, że polski dubbing nie zachwyca. I zaczęło się, sezon drugi wyszedł, ja oglądałam to z przyjaciółmi, później patrzyliśmy, czy są jakieś super sceny do wzięcia, tak również wyszła scenka z pocałunkiem Lumity z 5. odcinka sezonu drugiego, gdzie no... Po prostu było mega uroczo, też był to mega super projekt. Tam pierwszy raz tak naprawdę większym echem odbił się nasz dubbing. I widziałam po komentarzach, że ludzie nie za bardzo przyjęli mnie jako głos Luz Nosedy. Natomiast nie przejmowałam się, wiedziałam, że chcę iść po swoje i brnęłam w to dalej. I patrząc na obecne dubbingi i na wasze obecne komentarze pod różnymi scenkami, widzę, że dobrze, że tak zostałam przy tej decyzji. Sezon drugi trwał dalej, aż do odcinka Yesterday Live, w którym, jak sami dobrze wiemy, Luz obiecuje mamie, że zostanie w świecie ludzi, a wraca do świata demonów, kłamiąc tak naprawdę idzie Kingowi i Hutiemu, że wszystko jest w porządku, gdy nie jest. I nie ukrywam, ja oglądając dalej serię, zaczęłam bardzo mocno się utożsamiać z Luz, z jej problemami, z tym, jaką jest postacią. I też dlatego zdecydowałam się, że będę dubbingować Luz i dlatego ona jest moim wyborem, chociaż nie ukrywam, Amity Blight na zawsze w serduszku. I też tak dalej robiliśmy dubbingi. Wyszła scenka Amity vs. Hunter, którą przyjęliście bardzo dobrze. Wyszedł The Reveal fanboard, który... No, który można powiedzieć, że nie należy do najgorszych, jak mam być szczera. No i w końcu nadszedł czas tej przerwy i wrócił sezon drugi z przytupem, z odcinkiem 11. Ja, jak to ja, no byłam przeszczęśliwa, bo w końcu mój ulubiony serial, chociaż Ninjago i tak na zawsze w serduszku,
no, wrócił do życia, tak? Jakby, sami rozumiecie, coś, co kochacie ponad życie, wraca na wasze ekrany, możecie znowu dzielić się z postaciami, swoimi emocjami, możecie się utożsamiać z tymi postaciami, no to jest coś pięknego. No i oczywiście, nie licząc tego, mieliśmy dalsze materiały do pracy, tak? Mieliśmy dalsze scenki i mogliśmy dalej dubbingować serial. Z takich większych momentów z sezonu drugiego B, bo sezon drugi, dla tych, co nie wiedzą, był podzielony na sezon 2A i sezon 2B, gdzie sezon 2A to były pierwsze 10 odcinków, natomiast sezon 2B od 11 do 21 do finału. I z sezonu 2B najlepiej wspominam tak naprawdę dwa dubbingi, chyba możecie się domyśleć jakie. Pierwszy z nich to ten, gdzie Luz mówi prawdę o swoim ojcu. Ten, w którym Luz przyznaje się, że była zazdrosna o to, jakie relacje Amity ma ze swoim ojcem, ze względu na to, że jej tata nie żyje. I nie ukrywam, jak oglądałam tę scenę po raz pierwszy, dość mocno mnie ona ruszyła ze względów osobistych. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, mam nadzieję, że to zrozumiecie. Natomiast po opublikowaniu ja byłam w szoku, jak bardzo mocno wam się ona spodobała i jak wielkim echem się ona odbiła. Bo na dzień dzisiejszy i na moment, w którym to nagrywam, ma ta scenka prawie 20 tysięcy wyświetleń, za co wam bardzo, ale to bardzo z całą ekipą dziękujemy. I tak naprawdę, gdy będziemy patrzeć na dalsze dubbingi, to wrzucaliśmy kolejne momenty z Luz i Amity, które, no nie ukrywajmy, odbiły się największym echem, tak? Bo chociażby ten największy i najbardziej chyba zaskakujący wszystkich pocałunek Amity i Luz z 20 odcinka Clouds on the Horizon zaskoczył, no, wszystkich, tak? Na moment, w którym to nagrywam, ten fandub ma 29 tysięcy wyświetleń, za co bardzo równie i gorąco z całą ekipą wam dziękujemy. Oczywiście pomiędzy były odcinki, które jakoś bardziej mnie ruszyły, które mniej mnie ruszyły, natomiast sezon drugi był prześwietny, zwłaszcza odcinek Hollow Mind, w którym to Hunter z Luz idą do umysłu Belosa, dowiadują się prawdy i tak naprawdę mają traumę do końca sezonu. No, świetny odcinek, nic dodać, nic ująć, jakby kocham. Ale tak na poważnie, to sezon drugi nie miał żadnych odcinków, które by zapychały, które by były niepotrzebne, tylko wszystkie były ważne, wszystkie dopełniały całość i wszystkie pchały fabułę delikatnie do przodu, że nie było czuć, że ta fabuła mega śpieszy. Wiadomo, ze względu na to, że sezon drugi musieli przyspieszyć tą fabułę, to delikatnie mimo wszystko było gdzieś to tam czuć, natomiast nie w takim stopniu, żeby psuło to nam oglądanie serialu. No i sezon drugi zakończył się tak zwanym cliffhangerem, tak? Czyli Luz wraca do świata ludzi i nie wiemy, co jest dalej. Drzwi do wrzących wysp są zniszczone, a Luz, Amity, Willow, Gus i Hunter muszą odnaleźć się, zwłaszcza ta czwórka, w zupełnie nowym świecie. I gdy dostaliśmy zwiastun pod koniec 2022, również byłam w niebo wzięta, gdzie praktycznie od razu wiedziałam, że robimy tego dubbing, który zarówno wyszedł bardzo szybko i z tego też, co widzę, super się przyjął, tak? Bo po waszych komentarzach widzę, że większość z was uważa, że mamy super dobranych aktorów, że super się to ogląda, za co, no, jest mi niezmiernie miło, że tak odbieracie super nasz dubbing Sowiego Domu. I wiecie, projekty szły dalej, odcinki szły dalej, aż do tego momentu. Do momentu, w którym jesteśmy dzień przed premierą, przynajmniej ja w momencie, w którym to nagrywam, bo dzisiaj jest sobota, w momencie, w którym to nagrywam, jesteśmy dzień przed premierą finału. Dzień przed zakończeniem serialu, który zmienił życie moje i zgaduję, że wielu z was. Ja osobiście dzięki temu serialowi rozwinęłam się bardzo, ale to bardzo aktorsko. Gdy odpalicie sobie fandubbingi z 2019-2018, będziecie słyszeć różnicę między Pony
z tamtego okresu, a między mną z dzisiejszego okresu. Oczywiście jest to również zasługa Vox Record, jak i zarówno Black Cat, czyli Ani, której bardzo, ale to bardzo dziękuję, bo gdyby nie ona i jej wiedza, zapewne byłabym w podobnym miejscu, w jakim byłam 2-3 lata temu. No i również nie ujmując Evilowi, który siedział ze mną i reżyserował mnie na żywo, nie tylko przy Sowim Domu, ale również przy innych projektach, co również dało mi możliwość rozwoju umiejętności. Natomiast jeżeli chodzi o życie personalne, powiem wam tak, Sowi Dom sprawił, że poczułam się bardziej odważniejsza, że wierzę w swoje możliwości, że jestem pewna tego, co robię, że wiem, że mogę liczyć na moich przyjaciół, których mam, i nieważne, co się stanie, będą przy mnie. Wiecie, jak to mówią, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie i nieważne, co by się działo, zawsze wokół was są takie osoby, które będą cię wspierać, nieważne, co by się działo. I to, ile w ciągu tych 3 lat przewinęło się ludzi w moim życiu, nie zliczę. Natomiast są pewne osoby, które w nim zostają i mam nadzieję, że zostaną na dłużej. Mimo wszystko, to jest moja osobista laurka dla Sowiego Domu. Dla serialu, który, tak jak powiedziałam wcześniej, zmienił moje życie na lepsze, rozwinął mnie aktorsko, sprawił, że jestem pewniejsza w tym, co robię, i pokazał, że mogę być kimkolwiek tylko zechcę, nieważne, co pomyślą sobie inni. Że mogę robić cokolwiek zechcę i nie muszę się przejmować opinią innych. Że jestem samowystarczalna i nie muszę polegać na innych i nie muszę dbać o ich opinie i nie muszę zabiegać o ich względy. Tylko ludzie lubią mnie taką, jaką jestem. Także dziękuję ci, Dana Therese i cała załoga The Old House, za ten cudny serial i za tą piękną przygodę, jaką ja, moi znajomi oraz wy mogliście doświadczyć. Jeżeli chodzi zaś o kanał, nie martwcie się, dubbingi z Sowiego Domu po zakończeniu serialu również będą się pojawiać, ponieważ mamy parę scenek, które musimy dokończyć, nie będę zdradzać jakich, natomiast na pewno pojawią się jeszcze scenki z pierwszego odcinka trzeciego sezonu, z drugiego, jak i zarówno z finału. Nie licząc oczywiście o projekcie The Old House w 8 minut, o którym dawałam informacje na karcie społeczności w Prima Aprilis. Tak, to nie był żart, naprawdę robimy taki projekt od ponad roku i mam nadzieję, że w końcu w tym roku ujrzy światło dzienne i że będziecie mogli świetnie się bawić przy tym autorskim projekcie moim i Evila. Natomiast spytacie, co dalej? Co po dubbingach z Sowiego Domu? Przecież na tym głównie opiera się teraz twój content. Macie rację. Na tym głównie opiera się teraz mój content i na coverach. Więc naturalnym jest, że gdy Sowi Dom się skończy i nie będzie więcej materiału, który będzie można dubbingować, trzeba będzie przerzucić się na coś innego. I tutaj oczywiście mamy jakieś plany, natomiast również prosiłabym was, żebyście napisali w komentarzu, co wy chcielibyście zobaczyć zdubbingowanego na kanale. Jestem ciekawa waszych propozycji, być może któraś z nich pojawi się na kanale. Jeżeli chodzi zaś o covery, covery będą się pojawiać, tutaj nie musicie się martwić. Zostajemy przy tempie jednym whipie z Ninjago w roku. Dla tych, co wiedzą, puszczam oczko. Natomiast jeżeli chodzi o dubbing, to tak jak powiedziałam, piszcie swoje propozycje w komentarzu. Myślę, że nie mam nic więcej do dodania. Dziękuję, że byliście i że mnie wysłuchaliście. Te 3 lata były cudowne z serialem Sowi Dom. Na pewno go nie zapomnę przez bardzo, bardzo długi czas i na pewno będę do niego wracać przez bardzo, bardzo długi czas. A Luz Noseda zostanie w moim sercu zapamiętana jako urokliwa, zabawna protagonistka, którą miałam zaszczyt
dla was dubbingować na tym kanale. Także jeszcze raz dziękuję wam ślicznie za wysłuchanie i widzimy się w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że premiera finału Sowiego Domu przypadnie wam do gustu, jak zarówno mi przypadnie do gustu, moim znajomym, wiecie o co chodzi. Jeszcze raz trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmach. Bye!